Jonesa. Witam serdecznie radiosłuchaczy. Poniedziałek, nowy tydzień się zaczyna. Studio numer 2, Radia Nessa 103 i 6 FM. Pan senator Jerzy Czerwiński jest dzisiaj moim i państwa gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie senatorze, rok mija od wyborów, rok mija od pana działalności jako senatora. Mniej więcej rok temu otworzył pan też biuro wyborcze w Prudniku. Tam, biuro pan, senatorskie. Biuro senatorskie, przepraszam, to ten poniedziałek, jeszcze się człowiek nie rozbudził do końca po weekendzie. Gdyby pan mógł podsumować króciutko i ten rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim rok działalności tego biura. Wiem, że dzisiaj pan konferencję prasową organizuje na ten temat. Z czym ludzie przychodzą do senatora, panie senatorze? Rok minął rzeczywiście. Mm-hmm. To był bardzo intensywny rok. Było dużo pracy, praktycznie rzecz biorąc, senat albo w komisjach, albo na posiedzeniach plenarnych spotykał się co tydzień. No, a tak się składa, że zwyczajowo poniedziałki mamy wolne i te poniedziałek jest przeznaczany na pracę w terenie. Dlatego otworzyłem oczywiście biuro podstawowe w Prudniku, tam gdzie mieszkam, tam gdzie jakby najwięcej spraw do mnie skierowanych. Ale oprócz tego na terenie, w którym obejmuję okręg, czyli Nysa i Brzeg, powstały też biura filialne. Mam zamiar jeszcze, troszkę to się opóźnia, powołać biuro w Kluczborku i to byłby komplet obejmujący ten teren. Podobna z Wrocławia ludzie do pana jeżdżą. Tak było. Była raz grupa osób z Wrocławia. Głównie jednak pojawiają się z Nysy, z okolic Nysy, zaś to są bardzo różne sprawy. Począwszy od, nazwałbym to taki dość oczywisty, a mianowicie kwestii związanych z bieżącą działalnością polityczną, z czym, co się dzieje w Warszawie, komentarze, prośby, oceny tego, jak pracujemy. I to jest bardzo cenne, no bo między innymi po to jest biuro, żeby mieć kontakt z wyborcą, przeciętnym wyborcą, który przychodzi, czasami ma nawet pretensje. I dobrze, bo wtedy wiemy, jak postępować, żeby się nie oderwać właśnie od rzeczywistości. Czyli tylko pendolino senat. Chodzi o to także, żeby jakby mieć kontakt z przeciętnym człowiekiem, z wyborcą i przychodząc ze swoimi sprawami, ze swoimi problemami. To są różne kwestie. No, na ogół to jest tak, że to są już sprawy przedawnione, jakieś wyroki sądowe, które są według tych osób niesprawiedliwe. No i co w tym zakresie zrobić? Jakieś problemy z lokalnymi władzami. Oczywiście ja nie będę państwu mówił w szczegółach, bo to jest tajemnica, mi obowiązuje, ale naprawdę jest co robić. To biuro, jeśli chodzi o Nysę, ja jestem urzęduje w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, czyli na przykład tak jak dzisiaj w godzinach pomiędzy 13 a 16. Z tym, że dzisiaj wyjątkowo ze względu właśnie na to roczne podsumowanie i udział w różnych mediach, dzisiaj będzie otwarte od 15. Ale do skutku. Panie senatorze, no jest pan dość aktywnym parlamentarzystą. 107 wystąpień, tak się sobie chyba naliczyłem tutaj w Komisji Ustawodawczej. Jest pan też w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. To bardzo ważne komisje. Budżet się nie zawali nam? Nie, oczywiście, że nie. Budżet jest, po pierwsze ten obecny, ten, który realizujemy, jest bardzo dobrze realizowany. Dzięki kilkunastu ustawom, które przeszły między innymi przez Senat, uszczelniającym, jak to się mówi potocznie, system podatkowy, deficyt budżetu może być wykonany tylko w 50%. To będzie bardzo duży sukces. To chyba... Opozycja zarzuca, że to się wszystko wali, bo 500+, bo inne programy socjalne. Cóż im pozostało? No niestety nie wychodzą z propozycjami pozytywnymi, no więc zarzuty, że się wszystko wali. To nieprawda. Mówię, ten budżet, no przede wszystkim się domknie, ale mogą być też jeszcze oszczędności. Ten deficyt będzie mniejszy, to jest po pierwsze. Po drugie, mamy już projekt budżetu na przyszły rok, także zapięty w ryzach, także jakby trzyma się w tych ograniczeniach, które nakłada nas Komisja Europejska, więc tu nie ma żadnych problemów. Ja mam nadzieję, że przyszłoroczny budżet będzie jeszcze lepiej wykonany, bo na przykład wejdzie podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. On na razie jest wstrzymany ze względu na protest Komisji Europejskiej, ale jeśli nie w tej wersji, to w innej. Pamiętajmy, że można tą ustawę nieco zmienić i wprowadzić rzeczywiście ten podatek, który jest oczekiwany, nawiasem mówiąc, przez ludzi po prostu ze względów czysto na sprawiedliwość, tak bym to określił. I to jest Komisja Budżetu i Finansów, wiadomo. Przez nią przechodzą wszystkie kwestie związane
właśnie z prawem podatkowym, ze zbieraniem podatków. Ostatnio ustawa, która trochę wywołała kontrowersje, ale raczej w środowisku, nie wśród przeciętnego obywatela, mianowicie ustawa o KAS tak zwanej, czyli Krajowej Administracji Skarbowej, która łączy w sobie trzy podmioty: urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej i służbę celną, po to, żeby powstał jednolity podmiot obdarzony bardzo szerokimi kompetencjami, ale też obowiązkami, właśnie lepiej ściągający podatki. Lepiej od tych najbogatszych przede wszystkim, którzy unikają płacenia. Proszę? Bać się mają już przedsiębiorcy? No właśnie nie. Ci uczciwi przedsiębiorcy nawet przyklaskują tym ustawom uszczelniającym. Dlaczego? Bo pamiętajmy, że ten, kto unika płacenia podatków, tak jednocześnie powoduje nierównoprawność podmiotów na rynku. On ma lepsze, on ma większe szanse jakby no wyjścia ze swoim produktem, dlatego że no płaci, ma mniejsze obciążenia. Uczciwy przedsiębiorca, który płaci podatki, chce, żeby inni też je płacili. Tak nawiasem mówiąc, większość przedsiębiorców naszych to są drobni i średni, mali przedsiębiorcy, więc tego szczególnie przyklaskują tym kwestiom, które, znaczy tym postępowaniom, tym procedurom, które uszczelniają wypływ no, naszych pieniędzy, które nam się należą, budżetowi, czyli narodowi, poza granice Polski. Od dużych korporacji, właśnie od sieci handlowych. A to... jeśli chodzi o Komisję Ustawodawczą, to wiadomo, co przechodzi. Praktycznie biorąc wszystko to, co najważniejsze, no tam było tych posiedzeń bardzo dużo, 107, czyli średnio rzecz biorąc dwa na tydzień. Łącznie posiedzeń Senatu było 29. Ja mam bodajże prawie 170, 168 bodajże wystąpień na tych posiedzeniach. Zajmujecie się też wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Tak, to jest mniej, to mówi, to za to jest odpowiedzialna Komisja Ustawodawcza. O tym mniej wiadomości dociera do powszechnej świadomości. No, ale mówi się o tym, że PiS raczej paraliżuje Trybunał. Właśnie jest wprost przeciwnie. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, w momencie, kiedy ta dyskusja o Trybunale była jakby najbardziej intensywna, wtedy padał zarzut, mówiąc słuszny, że Platforma Obywatelska nie wykonała ponad 40 wyroków Trybunału. O co tu chodziło? No, wyrok Trybunału sam z siebie jest wykonywalny, tak bym to określił. Znaczy on ma moc prawną w momencie, kiedy zostaje opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ale część wyroków Trybunału to są wyroki o tak zwanej złożonej sentencji. Zakresowe, o lukach prawnych. Mówiąc najprościej, wyrok taki trzeba w jakiś sposób uzupełnić w działaniach ustawodawczych, czyli wprowadzić jakiś przepis albo jakiś przepis zmienić, żeby taki wyrok był w pełni skonsumowany, tak bym to określił. I tym zajmuje się właśnie Komisja Ustawodawcza. W tej chwili już tych zaległości, tych ponad 40 wyroków nie wprowadzonych w pełni do systemu prawnego, już ich nie ma, dlatego że no, większość Komisji Ustawodawcza przerobiła. Na ogół to wygląda w ten sposób, że zajmujemy się takim wyrokiem, analizujemy, co trzeba by było zmienić w prawie i występujemy z inicjatywą ustawodawczą, bo Senat ma oprócz tego, że poprawia ustawy już uchwalone przez Sejm, to także ma możliwość wystąpienia z inicjatywą, czyli z projektem ustawy, który wchodzi do Sejmu. Panie senatorze, pan był sprawozdawcą ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i także był pan bardzo, bardzo zaangażowany w sprawie podjęcia uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich. No, obie te ustawy trochę wzbudziły kontrowersje. Jedna to poprzez to, że trzeba będzie zmieniać pieczątki i tak dalej, i tak dalej. Kosztowne. No, a druga, że nam zaszkodzi w stosunkach z Ukrainą. Jak pan ocenia teraz tę ustawę? No, one się jakby same oceniają. Proszę zauważyć, że po takich próbach alarmowania opinii publicznej, no w tej chwili jest cisza. To znaczy ta ustawa, bo jeśli mówimy o ustawie, jest realizowana. Nawiasem mówiąc, ta ustawa będzie znowelizowana. Senat wystąpił z nowelizacją tej ustawy, też jako podmiot inicjujący z inicjatywą ustawodawczą, która już jest w Sejmie. Będzie rozciągnięta nie tylko na nazwy ulic, obiektów użyteczności publicznej budowli, ale także na fizyczne obiekty. To znaczy pomniki. To, co razi większość z nas, to znaczy te pomniki z czerwoną gwiazdą, które są symbolem dominacji rosyjskiej, właściwie radzieckiej. No ale cmentarzy na przykład wojskowych nie będziecie likwidować. Nie. Właśnie w tej noweli są pewne wyjątki. Tak zwana lista negatywna, to znaczy nie będziemy ruszać w cudzysłowie upamiętnień na cmentarzach. Te, które są
zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków, ale także tymi, które nie są wystawione na widok publiczny oraz są ustawione, wznoszone w celach, nazwijmy to, edukacyjno-poznawczych, muzealnych, czyli na przykład takie muzea komunizmu. No oczywiście one nie będą tutaj niszczone w żaden sposób. I myślę, że to nie będzie kontrowersyjna ustawa. Zaś inną kwestią jest ta uchwała. Uchwała mówi o tym, co stanowi Senat, jakie są jego poglądy, jakie jest jego stanowisko w pewnej kwestii. Tu chodziło o uchwałę o ludobójstwie na terenie Wołynia. To był temat, który był przemilczany przez bardzo długi okres czasu. Według mnie ostatnie tabu, które istniało w polskiej świadomości, w polskiej opinii publicznej, nie wiem dlaczego tak długo utrzymywano. Być może przez niektóre środowiska było to argumentowane w ten sposób, że chodzi o dobro stosunków polsko-ukraińskich, obecnych teraz. No ale pamiętajmy, że dobra jakichkolwiek stosunków nie można budować na fałszu. Tym bardziej w fałszu historycznym. No i ta uchwała podjęła w sposób, jako pierwszy myśmy wystąpili z tym tematem, a potem dopiero Sejm, bodajże 2 tygodnie po naszej uchwale, który po prostu w sposób jednoznaczny zostało ludobójstwo nazwane ludobójstwem, bo tak było na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, Ukraińcy z OUN, z UPA, po prostu dopuścili się ludobójstwa na kilkuset tysiącach Polaków. I to trzeba mówić. To trzeba mówić Ukraińcom wprost, tym bardziej, że niestety na Ukrainie w tej chwili się rozwija na nowo kult UPA właśnie. Kult UPA, kult banderowców, są nazywane ulice, są stawiane pomniki. No tak nie mogą Ukraińcy niestety budować swojej świadomości historycznej. To nie może być ich mit założycielski. Znaczy, robią to w sposób faktyczny, ale na samym końcu zetkną się z bardzo przykrą dla nich prawdą. To nie dociera jeszcze do świadomości publicznej opinii na Ukrainie i dlatego trzeba o tym mówić głośno. No sporo złej prasy ma ostatnio Prawo i Sprawiedliwość i rząd. Ustawa antyaborcyjna, sprawa Karakali, sprawa Mistrali, list ministrów obrony Francji i Niemiec do pana ministra Macierewicza. Podatek, akcyza od samochodów, który też sporo może namieszać. O tym już nam dzisiaj nie porozmawiamy, czas nam zabraknie. Ja słuchaczy zapraszam do śledzenia w sobotę programu Radia Nysa 103.6 FM, śniadanie Radia Nysa. Jedno z najbliższych będzie właśnie poświęcone tym wszystkim sprawom. Zaprosimy parlamentarzystów. A ja bym pana zapytał jeszcze o sprawę senacką. Pan wicemarszałek Borysewicz został odsunięty od obrad. Pan uważa to słusznie? Znaczy, powiem sobie, na swoje własne życzenie niestety. Prowadził ale podjął decyzję na wniosek senatora Jackiewicza. Tak, ale kontrowersyjną, nie skonsultował jej z marszałkiem Senatu, ani w ogóle z konwentem. No, tego typu decyzje dotyczące porządków obrad, czasu prowadzenia poszczególnych punktów, ale przede wszystkim kiedy Senat obraduje, bo to jest najważniejsze, muszą być konsultowane. To nie mogą być decyzje podejmowane indywidualnie, bez uzgodnienia. No i ze względu na to, na ochłonięcie, tak bym to określił, pan marszałek Borysewicz został odsunięty od prowadzenia obrad, nie pozbawiony stanowiska, ma dalej swoje stanowisko, jest wicemarszałkiem. Najbliższe pańskie prace w Senacie? No myślę, to co tutaj już wskazałem, to znaczy ustawa, która nowela ustawy o nazwę to szeroko rozumianej dekomunizacyjnej, która wróci po rozpatrywaniu Sejmu, a z bieżących kwestii to w środę już właśnie kolejne 5 wyroków Trybunału Konstytucyjnego, którymi zajmie się Komisja Ustawodawcza. Dziękuję bardzo. Pan senator Jerzy Czerwiński, senator Rzeczpospolitej Polskiej, był dzisiaj naszym i państwa gościem. Czy pan chciał coś dodać na koniec, panie senatorze? Dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.